Jak wyjść ze swojej głowy, wyjść z tego miejsca analizowania, kontrolowania, myślenia, wyjść z tego, odpuścić sobie, zrelaksować się i pozwolić, żeby dusza wyszła na zewnątrz i zrobiła wszystkie te swoje genialne, ciekawe, inspirujące rzeczy. Te rzeczy z duszą mnie. Jak popatrzysz się na społeczeństwo, tak jak wygląda teraz, jak wyjdziesz na ulicę i będziesz obserwował ludzi, to zobaczysz, że większość ludzi siedzi w swojej głowie. Jest analiza, kontrola, myślenie, analiza, kontrola, myślenie. Cały czas jesteśmy tak nauczeni. Cały czas jesteśmy bombardowani rzeczami do myślenia. Nawet jak człowiek chce przez chwilę siedzieć i być obecnym i pozwolić, żeby dusza wyszła, to nie. Wyskakuje powiadomienie, wyskakuje kolejna rzecz, wyskakuje osoba, która mówi ci coś nowego, wyszło teraz, musisz to brać, wyskakuje ci kolejna osoba, wyskakuje ci kolejna rzecz, wyskakuje ci kolejny problem. I my ludzie czujemy się bezpieczniej, jak wiemy, nie? Jak wiesz, co ktoś myśli, jak wiesz, co sądzą o tobie, jak wiesz, jak wyglądasz, jak wypadniesz, co będzie, jak wiesz, jak masz tą wiedzę, jak kontrolujesz wszystko, to czujesz się bezpieczniej, nie? I jeżeli świat popycha ludziom strach i więcej strachu i więcej strachu, to ludzie mają ochotę jeszcze bardziej kontrolować, żeby czuć się bezpieczniej, bo kontrola daje nam bezpieczeństwo. Więc jak podają ci strach, to masz ochotę jeszcze bardziej kontrolować i zamykasz się w swojej głowie. I praktycznie tracisz swoją duszę, bo nie wychodzi na zewnątrz. Jest cały czas wszystko spięte i zamknięte. W momencie, gdzie jesteś w kontroli, w analizowaniu, w myśleniu, to używasz tych mięśni kontrolowania. Używasz takie spięcie, nie? że musisz wiedzieć o tym, myśleć o tym, o tym, o tym, o tym, o tym. Ludzie chodzą po ulicy i myślą sobie: jak wyglądam, jak wypadam, co powiem, jak to powiem, czy powiem to dobrze. Mam taką informację, że jak powiem to tak, to będzie dobrze, to wyjdzie lepiej. Jak powiem to tak, jak będę wiedział tę informację, to będzie mi lepiej. Muszę zrobić to. Czy zauważyli? Czy zauważyli, że dzisiaj wyglądam gorzej? Czy zauważyli, że mam coś na twarzy dzisiaj, że skóra gorzej wygląda? Czy wiedzą, czy nie wiedzą? Większość ludzi siedzi zamkniętym w swojej głowie, i to myślenie blokuje duszę. Bo to jest cały czas skurcz, zamknięcie się. Dusza wychodzi. Jak używamy tych mięśni, używamy tej neurologii puszczania, za mało tego robimy. Trzeba to wprowadzić w rutynę, bo jak Zostawisz siebie, to świat będzie Ci podawał strach. Jesteś nauczony kontrolować i myśleć. To będziesz samo działo. I w pewnym momencie zamieniasz się w robota. Już nie masz kontaktu ze swoją duszą. Już ludzie chodzą, mają tak zawalone głowy, tak dużo rzeczy w tle gra. O tym, o tym, o tym... Wiem o tym, myślę o tym, zapominam teraz o tym na chwilę, myślę teraz o tym, teraz o tym, teraz o tym, teraz o tym, teraz o tym. Jest tak zawalona głowa, że ludzie nie wiedzą, że w ich głowie cały czas kręcą się myśli. Tracą rachunek z tym, co się dzieje w głowie. I cały czas jest to takie spięcie. Wychodzi poza kontrolę. Więc, żeby to wyrównać, żeby wprowadzić te mięśnie, żeby wyrobić, się te, wyrobić sobie te ścieżki neurologiczne, odpuszczania, to trzeba zacząć robić pewne rzeczy na odpuszczanie. Częściej. Dam parę przykładów. Po pierwsze, śmiejesz się. Śmiejesz się częściej. Trzeba się śmiać. Śmianie się, to że Powiesz coś śmiesznego dla ciebie. Coś co jest śmieszne dla ciebie. Nie masz jakiś humor swój, nie? Ja mam na przykład totalnie abstrakcyjny humor. Mówię totalnie abstrakcyjne rzeczy i się śmieje i to mnie bawi. Jak mnie bawi, to emanuje ze mnie taka energia radości śmiechu i to zaraża. Nawet jak nie jest śmieszne dla kogoś innego, to ja się cieszę i ktoś inny automatycznie zaraża się tym, nie? Śmianie się leczy. Topi. Topi problemy, rozpuszcza sytuacje spięte, rozpuszcza te różne gry, rywalizacje i tak dalej. To wszystko rozpuszcza się. Śmianie się leczy. Trzeba to wprowadzić. Trzeba intencjonalnie samemu wprowadzić śmianie się do swojego życia. Oglądać komedie, oglądać seriale, kabarety, używać humor, czytać kawały, szukać humor w różnych sytuacjach. To trzeba wprowadzić samemu, popracować nad tym. I samo to, że chociaż trzy razy w ciągu dnia, trzy razy więcej się pośmiejesz, niż zazwyczaj się śmiejesz w ciągu dnia trzy razy. To zmienia Cię. Zmienia Cię ogólnie. To, że pośmiałeś się wcześniej, wpłynęło na Twoją psychologię. I zostaje taki. Taki efekt dłuższy, i zostaje taka lekkość na dłuższy okres czasu, i wszystko to, co się dzieje później po tym śmianiu się, odgrywa się trochę inaczej. Takie małe różnice w decyzjach, które podejmiesz, przez to, że się pośmiałeś, Takie mała, taka ma, mała zmiana podejścia, patrzenia się, sposobu patrzenia się, słowa, które użyjesz, trochę się zmieniają, przez to, że przez chwilę się pośmiałeś. Chociaż trochę. Takie rzeczy w ciągu całego roku zmieniają człowieka, kierują go w inne miejsca. Bo w ciągu całego roku wprowadziłeś więcej odpuszczania, więcej śmiania się. To zmienia nas. Ludzie nie doceniają takich małych rzeczy, że wprowadzasz pewną rutynę, robisz ją. I to, że. W... raz dziennie poczujesz się lepiej, zrobisz coś i poczujesz się lepiej raz dziennie, to że przez. Pół godziny się czujesz fajnie, to wpływa na całe Twoje życie. To nie jest tak, że pół godziny i później wracam do starego ja. Jak to się dzieje codziennie, to zostaje w ja taki, taki efekt. Jak przez chwilę poczujesz się fajnie, przez pół godziny poczujesz się fajnie, to przez parę godzin później zostaje taki lekki efekt. Trochę, trochę jesteś zmieniony. Śmianie się, jedna rzecz. Druga rzecz. Deprywacja zmysłów. <laughs> Czytałem o tym ostatnio. Załóż sobie coś, żeby zakryć oczy, i w domu posiedź godzinę bez możliwości patrzenia się na nic. Nie patrzysz się na nic. Nie widzisz. Próbujesz ogarnąć przez godzinę swoje życie bez patrzenia się na nic. Zaczniesz czuć, zaczniesz. To wymusi. To wymusza obecność. To są rzeczy, które wymuszają obecność. Musisz skupić się bardziej na tym, co się dzieje, gdzie co jest. To jest obecność. To jest to, że nie ma różnych rzeczy, które Cię rozpraszają, tylko jesteś zmuszony być obecnym, gdzie to jest, czy sięgnę, czy nie sięgnę, gdzie jestem, jak odczuwam siebie. Zaczniesz czuć rzeczy, które wcześniej nie czułeś. Jak nie widzisz, to zaczynają inne zmysły uruchamiać się. Zaczynasz wyczuwać więcej rzeczy. To Cię zmusza do obecności. To Cię zmusza na niemyślenie. Bo jesteś skupiony na tu i teraz. Kolejna rzecz. Patrzenie się. Patrzenie się na ludzi. Patrzenie się na miejsca, na które nie chcesz się patrzeć. Ile razy ludzie wchodzą w miejsca, gdzie nie czują się komfortowo i wolą się nie patrzeć? Samo to, że jak coś jest niekomfortowe, to spuszczasz wzrok albo nie chcesz się patrzeć. Patrzenie się. Wchodzisz w miejsce, wchodzisz w budynek, w autobus, w jakiekolwiek miejsce, wchodzisz. Patrz się. Podnieś głowę i patrz się. I tak trenuj to patrzenie się. Jeżeli. Się robi niekomfortowo, bo często jak podnosisz głowę i rzeczywiście patrzysz się na ludzi i patrzysz się na nich, to może wyglądać tak dziwnie, nie? Możesz wypadać na takiego krypa, który się gapi na wszystko, nie. I to może być takie rywalizacyjne, że ja się patrzę i co ty na to zrobisz, nie? Wtedy do tego, żeby to patrzenie się na ludzi, na sytuację, na miejsca, żeby było z taką lepszą jakością, to można sobie wprowadzić taką intencję, że szanujesz to na co się patrzysz. Czyli patrzysz się na te miejsca i szanujesz, szanujesz tego człowieka, nie? Patrzysz się na pewnego człowieka, który jest ciekawy. Patrzysz się tam, patrzysz się tam, patrzysz się na ludzi i wprowadzasz cały czas ten szacunek. Nie pokora, że ja ja, ja jestem bezpieczny, ja nic wam nie zrobię, tylko się patrzę. Tylko szacunek. Tak jakby taki, że jesteś ok. Tak patrzę się, ale jesteś okej. Okay. Nie, nie ma żadnej rywalizacji. Po prostu Szanuję. Szanuję Ciebie jako człowieka, nie? Z takim szacunkiem. Patrz się. I dużo ludzi ma problem z patrzeniem się i oczy się męczą, nie? Dlaczego się męczą oczy? Oczy się męczą, bo automatycznie Twoja dusza, twoje, Twoja dusza, nie? Twoje automatyczne coś, to naturalne coś, chce się popatrzeć tam, chce wiedzieć, co tam jest, chce patrzeć tam i spinasz Spinasz mięśnie. Włączasz kontrolę, bo jesteś tak nauczony. Włączasz kontrolę i nie chcesz patrzeć i obracasz wzroki, próbujesz nie patrzeć i próbujesz patrzeć na coś innego. I to spina mięśnie oczu. Oczu. Poczytaj Aleksandra Lowena. Aleksander Lowen. Taki autor. Bardzo ciekawe rzeczy. Jak ciało wpływa na psychologię, jak psychologia wpływa na ciało. Na przykład jak Ludzie mają szerokie bary. Jak ludzie mają, yy, są szczupli, albo ma, są niscy, albo mają długie nogi, albo krótkie nogi. Jak to wpływa na psychologię? Wzrok też wpływa na psychologię. Jak wchodzisz w miejsca i Twoje oczy się męczą, to trenuj swoje oczy. Jest metoda Bejca, że robisz pewne ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie. Dajesz palca przed sobą i fokusujesz na tego palca, nie? Za tym palcu jest nieostre wszystko. I obracasz się. 180 stopni. Nie, nie 360. 180 powiedzmy. Obracasz się i cały czas trzymasz skupienie na tym. Męczą się trochę oczy. Wszystko się obraca w tle. To co jest nieostre obraca się, rusza się. Mogą się męczyć trochę oczy, ale trenujesz to. Kolejne ćwiczenie. Dajesz palca przed sobą Fokusujesz na niego, i później fokusujesz tam gdzieś dalej. Zmieniasz fokus na palca, zmieniasz fokus tam dalej. Zmieniasz palc na palca, zmieniasz fokus na tam dalej. Możesz trzy punkty sobie dać, gdzie fokusujesz tu, fokusujesz tam, na tej samej linii, nie? Fokusujesz tu, fokusujesz tam i fokusujesz jeszcze tam gdzieś dalej. I wracasz cały czas. Trenujesz swo swoje oczy, wzmacniasz mięśnie, nie? I później relaksujesz oczy. Dajesz całe swoje ręce tutaj, na, na twarz. Całkiem zakrywasz, dotyka wszędzie, i otwierasz oczy i rozluźniasz je. Rozluźniasz je w całkowitej ciemności, bo nic nie przechodzi. nie? Jeżeli przechodzi światło, to wejdź w trochę ciemniejsze miejsce, zakryj oczy, otwórz je i rozluźnij je. Tak żeby była absolutna ciemność i żeby oczy się po prostu patrzyły w ciemność. Zrób te ćwiczenia: dwie minuty, jedno, dwie minuty, drugie, dwie minuty trzecie. Wzmocnisz sobie twoje, swoje oczy. Później wchodzisz w miejsca, gdzie jest dużo ludzi, dużo się dzieje, dużo stresu, dużo analizowania, Ci się włącza i myślisz, o jak wypadnę, o tam się dzieje to, o, bo boję się tego, nie chcę się patrzeć na to, ale tu coś nowego, tu coś nowego. Jak masz wytrenowane oczy, to łatwiej ogarniasz. Masz takie wypoczęte oczy, takie wytrenowane, wypoczęte oczy, że nie spinają się, tylko masz je zrelaksowane i patrzysz się na wszystko bardzo łatwo, fokusujesz szybko na różne miejsca, fokusujesz na ludzi, dzieje się coś, patrzysz się i nie ma spiny przy tym, nie? Nie ma tego włączania, spięcia. Po prostu są na tyle silne oczy, żeby ogarniały to wszystko. Bardzo ważne jest wytrenowanie oczu. Więc wchodzisz w autobus, wchodzisz w miejsce, wchodzisz w miejsce, gdzie nie czujesz się komfortowo, obejdź całe to miejsce, popatrz się na wszystko, dodać Ci to takiej pewności siebie. Patrzenie się. Patrzenie się na ludzi, patrzenie się na człowieka. Tak naprawdę. Nie na takiej zasadzie, że ja, co o mnie powiedzą, jak ja wypadnę, jak ja wyglądam, co ja powiem, tylko inny człowiek. Tak jakby wzrokiem wychodzisz na zewnątrz i patrzysz się, patrzysz się naprawdę. Obserwujesz osobę, obserwujesz niuanse. Wytrenowanie oczu pomoże. Czyli. Praktycznie patrzysz się, nawet jak się boisz popatrzeć. Kolejna rzecz. Chodź po domu częściej nago. Chodź nago po domu. Może. Może nie całkiem. Albo całkiem, jak ci się podoba, jak ci pasuje. Wtedy. Bez. Bez możliwości unikania. Będziesz się patrzył na pewne części Twojego ciała, będziesz widział pewne rzeczy w swoim ciele i nie będziesz mógł tego uniknąć, bo to jest takie widoczne, nie? I zaczniesz być bardziej czujny swojego ciała i akceptujący swojego ciała i podziwiający swojego ciała, żeby widzieć te rzeczy, które często może nie chcesz widzieć. I wyrabiać sobie tą taką czujność, że okej, okay, to jest moje ciało. O tak działa. O tak wygląda. O to jestem ja. Żeby być bardziej zgranym, żeby mieć większy kontakt z uczuciami, z ciałem, żeby widzieć to wszystko. Żeby widzieć, że o kurczę, mam, mam to, mam to w swoim ciele. Nie jestem tylko głową, która chodzi i myśli i te problemy, jak rozwiązać i co muszę mieć i tak dalej, tylko jestem tym. Jestem tym, jestem tym, jestem tym. Kolejna rzecz. Joga. Ćwiczenia, jakiekolwiek ćwiczenia, które zmuszają Cię, zmuszają Cię do bycia obecnym. Bieganie nawet. Coś, co powoduje, że musisz się skupić nad pewnymi ruchami, nad wykonaniem czegoś, nad zrobieniem czegoś. I robisz to. I przez chwilę Jesteś obecny, i przez chwilę uczysz się odpuszczać to myślenie. Chociaż przez chwilę, to przez chwilę, to że pół godziny to zrobisz, to że zrobisz sobie pewną rutynę, będziesz jeździł na rower, zrobisz coś, co wymusza taką obecność, to się stanie tak jak mówiłem wcześniej. Przez pół godziny, godziny, dwie godziny. W ciągu roku zmieniasz się. Zapamiętaj to bardzo dobrze. Jeżeli ja, pomysł sobie o tym. Powiedz, powiedz to w swojej głowie o sobie. Jeżeli ja dzisiaj poczuję się trzy albo cztery razy bardzo dobrze, bo zrobię pewne rzeczy, to to, że poczuję się bardzo dobrze przez te pięć minut tam, dziesięć minut tam, pół godziny tam, dziesięć minut tam, to to zmieni mnie. Zmieni mnie. Zmieni chociaż. Trochę moje ogólne decyzje w ciągu dnia zmieni moje podejście do różnych rzeczy. Im częściej trenujemy te mięśnie odpuszczania, odpuszczania tego tutaj, tego zamknięcia, tego myślenia, tej kontroli, tego strachu i wchodzimy w ten flow, w to niemyślenie, w to odczuwanie, wyczuwanie niuansów, to relaksowanie się, to śmianie się, ten ruch, to skupienie, ten flow jeszcze raz. Tym bardziej trenujemy te mięśnie odpuszczania, i przez to, że one są wytrenowane, to one się aktywują częściej. Możemy osiągnąć częściej to takie odpuszczanie. Wychodzi spontanicznie częściej odpuszczanie, i zaczyna ogólnie w ciągu dłuższego okresu wychodzić więcej duszy, więcej ciekawych rzeczy. Zaczyna się ujawniać dusza. To coś genialnego w tobie. Masz się poczuć chociaż raz dobrze dzisiaj. Masz zrobić coś, taki rozkaz, nie? Masz zrobić coś dzisiaj, żeby poczuć się trochę lepiej. Nawet jak to jest męczące, nawet jak to wymaga skupienia i nie masz ochoty, żeby się poczuć lepiej, żeby złapać jakiś flow, jakikolwiek flow. To cię zmieni. Nie staniesz się dzisiaj nagle osobą, która nie ma problemów i jest zrelaksowana cały czas. Ale to cię powoli zmieni. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, to zostaw lajka. Jeżeli też kanał i tematykę, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.